Witam Cię, Kasiu. Witam. Witam Państwa. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się odcinkiem lędźwiowym, czyli wykonamy kilka ćwiczeń, które pozwolą nam go rozluźnić, a później ćwiczenie, które pozwoli nam wzmocnić w taki sposób, żeby w naszym odcinku lędźwiowym istniał balans. Zapraszamy. Pierwszą rzeczą, od której zaczniemy, usiądź sobie wygodnie na krześle, w taki sposób, żeby obydwa pośladki leżały twardo. I zaczynamy od pierwszej rzeczy, to jest taka łódeczka. Zaczynasz podwijać lekko lędźwie pod siebie i do góry. Postaraj się, żeby ten ruch był naturalny i dosyć elastyczny. Dlatego tak samo barki nisko, możesz ułożyć je wszędzie, gdzie Ci będzie wygodnie. Nie musisz wprowadzać żadnej kontroli. Tak, ja często kładę je na kolanach. To jest ćwiczenie, które możesz sobie wykonać siedząc przed biurkiem, będąc w pracy, będąc przed kierownicą, w każdym momencie, kiedy czujecie, że te lędźwie są napięte. Ok, czyli wprowadzasz sobie cały czas, szukasz balansu, hop, i góra. I postaraj się, żeby ten ruch był elastyczny, żeby on był dosyć miękki, czyli nie chcesz wykonywać go sztywno. I on dosłownie jest w taki sposób, niech się odbywa w taki sposób, jakbyś była na fotelu bujanym. Góra i powrót, góra. Możesz ułożyć sobie palce pod swoimi żebrami, i w momencie, kiedy cofasz się, to wykonujesz wciśnięcie palców do wewnątrz, lekko. I góra, wydech. I jeszcze raz delikatnie. Ok. Drugą rzeczą, od której sobie zaczniemy, zaczniesz wykonywać małe kółeczko. Dosłownie tak, jakbyś chciała zrobić taki mały okrąg na swoim krześle. W jedną i w drugą stronę. Powoli. I powrót. I góra. I powrót. Pracujesz równo. Drugą stronę? Obydwa pośladki wykonują okrąg. Tak. I może drugą. Elastycznie. Postaraj się, żeby pracowała tylko sama pupa. Ok? Barki się nie ruszają. Praktycznie zostają w miejscu. Ruch odbywa się tylko przez dolny odcinek. Im wykonujesz dłużej to ćwiczenie, powinnaś złapać sobie taką rytmikę. Jeżeli Ci to pomoże, możesz włączyć sobie muzykę i wykonać to jakiejś relaksującej muzyki. Ok. I teraz jedno kółko w jedną stronę i odkręcasz w drugą i znowu powrót. W jedną i powrót w drugą. Kółko było łatwiejsze. Tak. A tu musisz sobie zamienić. Ok. Jak zrobimy tą rzecz, zacznijmy od drugiej rzeczy. Wykonywaliśmy podobne ćwiczenie w serii na core. Ustaw sobie blisko kolana i oderwij dosłownie na 2 cm do góry swoją nogę. Ważne jest, żebyś nogę miała ustawioną idealnie. Biodro, kolano i stopa. Kiedy będziesz utrzymywała to ćwiczenie, powinnaś poczuć takie delikatne drganie tu z wewnętrznej części uda. Czyli podnosisz do góry. Stopa nie może być skręcona ani do wewnątrz, ani na zewnątrz. Ona jest idealnie podniesiona. Czyli w taki sposób, jak patrzę z góry, w dół nie powinienem widzieć swojej stopy. Ona powinna być schowana i powrót, i góra. W momencie, kiedy będziemy wykonywali to ćwiczenie, powinniśmy poczuć taką delikatną pracę, takie drganie z wewnętrznej części uda. I wtedy możesz położyć sobie ręce na barkach i powrót. I podnieś, zatrzymaj. Zwróć uwagę na to, żeby obydwa pośladki równo leżały na Twoim krześle. Okay? Żeby się nie podrywały i żebyś w momencie wykonywania tego ćwiczenia czuła, że jesteś zbalansowana. Jeżeli będziecie w domu albo macie do dyspozycji fitbola, czyli taką miękką piłkę, można to ćwiczenie wykonać na piłce. Dobrą alternatywą także jest zamienić sobie w trakcie pracy twarde krzesło na taką miękką piłkę. Pozwala ono na złapanie balansu właśnie pomiędzy biodrami i odcinkiem lędźwiowym. Góra. I wydech, i góra. Ok. I teraz następną rzeczą, którą zrobimy, nauczymy Cię w pracy w taki sposób, żebyś miała ustabilizowany tułów i żebyś mogła delikatnie przenieść obciążenie. Usiądź sobie na skraju krzesła. Ustawię się tyłem, będzie lepiej widać. Połóż sobie ręce na barkach i teraz zaczynasz powoli pochylać się do tyłu.
Sięgasz, latujesz sobie na całym boku, wdech. Przy wykonywaniu tego ćwiczenia czujecie napięcie z którejś ze strony pleców, to wtedy ruch musimy poprowadzić się w stronę przeciwną. Jeżeli czujecie napięcie większe ze strony lewej, ok, wyciągnij rękę do góry i rozciągasz się na stronę, ok, do swojej prawej, wyciąga się. Okay? I wtedy ten cała grupa tych mięśni, które próbują się skrócić, w tej chwili mają możliwość się wyciągnięcia, pośladki równo, wdech i wydech. I tak samo możesz uruchomić tutaj żebra, wdech i wdech i wdech. Wdech, czujesz jakąś stronę bardziej napiętą, czy jest równo? Teraz jeszcze tam chciałam. Okej, okay, to wykonaj na drugą. Jeżeli nie ma żadnego dyskomfortu, bądź obie strony chcemy równo rozluźnić, wtedy wykonujemy ćwiczenie na jedną i na drugą stronę. Łączysz to z dokładnym oddechem i wydech żebra w dół. I starasz się wydłużyć do góry, do boku i wprowadzić do tego jeszcze rozluźnienie. I wydech jeszcze raz, wdech. I wydech. I jeszcze raz. Super. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeżeli jesteście ciekawi następnych ćwiczeń, serdecznie zapraszamy do śledzenia naszych filmów. Dziękuję bardzo. Zapraszamy. Do zobaczenia.